Witam bardzo serdecznie na naszej kolejnej katechezie dotyczącej tytułów Matki Bożej i jej przywilejów zawartych w litanii loretańskiej. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się przywilejowi, które wyrażają słowa Panno Łaskawa. Kiedy słyszymy Panno Łaskawa, to mamy na myśli, że ktoś komuś jest łaskawy, czy ktoś kogoś obdarza dobrocią. Mamy takie przekonanie, iż ktoś jest wyższy rangą, jest łaskawy dla niższego rangą. To może coś takiego jak królowa i poddani, król czy poddani. Myślę, że to jest trochę dalekie od prawdy o tym, kim jest Maryja jako Panna Łaskawa. Przypatrzmy się temu z trochę innej strony. Maryja ma zmysł opiekuńczy, aby innym pomagać. Kiedy czytamy Ewangelię, szczególnie scenę zwiastowania i potem po tej scenie zwiastowania słyszymy, iż Maryja poszła z pośpiechem w góry do krewnej swojej Elżbiety. Maryja idzie za takim swoim kobiecym zmysłem opiekuńczym, okazując łaskawość, w sensie taką macierzyńską pomoc, kobiecą troskliwość. Skąd to się bierze w Maryi? Z pewnością jest to takie bardzo ludzkie, bardzo kobiece, ale patrząc tak nieco głębiej, dochodzimy do przekonania, iż owa łaskawość Maryi z pewnością pochodzi z jej bezgrzeszności. I w tej bezgrzeszności, w tym niepokalanym poczęciu, w tej wolności od grzechu, ma też swoje źródło. Dlaczego tak myślimy? Ponieważ grzech zamyka człowieka. Grzesznik staje się antysocjalny. Wolność od zła natomiast uwalnia człowieka od dobra. Żyjąc w łasce, jesteśmy gotowi obdarzać dobrem innych. Myślę, że każdy z nas ma takie przekonanie, że kiedy rzeczywiście żyje w grzechu, to ten grzech jakby go w taki niewidzialny sposób ogranicza. Człowiek być może jest mniej otwarty na drugiego człowieka. Natomiast wolność od grzechu sprawia, iż człowiek staje się bardziej otwarty na bliźnich, staje się bardziej skłonny do dawania dobra. Dalej, drugą rzeczą, którą myślę też warto sobie przypomnieć czy uzmysłowić, źródłem tej łaskawości jest z pewnością Duch Święty, który wydobywa z człowieka ogrom dobra. Mówię ogrom dobra, dlatego że człowiek od samego stworzenia jest dobry. W zamyśle Boga człowiek jest dobry. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, czytamy w Piśmie Świętym, Pan Bóg widział, że to, co stworzył, było dobre. Człowiek także jest Bożym stworzeniem i jest dobry. Duch Święty odmienia też serce człowieka. Kiedy zastanawiamy się, czy gdzieś tam rozważamy scenę zwiastowania, kiedy ten anioł przychodzi, on mówi do Maryi: Duch Święty osłoni cię. I Maryja w tym namiocie ducha właściwie żyje przez całe swoje życie. Za tym idzie jakby też to kolejne wyzwanie, które używamy w czasie litanii loretańskiej. Panno wierna. Załóżmy na początku, iż słowo wierna pochodzi od wiary. Maryja to kobieta pełna wiary. To pozwala jej przyjąć rzeczy niemożliwe. Przykładem jest samo to powiedziane przed chwilą zwiastowanie. Maryja zastanawia się, stawia pytania, ale wobec tych wszystkich niepewności dla niej fundamentalnym stwierdzeniem jest to stwierdzenie anioła Gabriela, że Bóg to sprawi. I skoro tak jest, że Bóg to sprawi, że Bóg tego dokona, to Maryja na tym staje z wiarą. Bóg jest Panem rzeczy niemożliwych. Myślę, że warto sobie to też uzmysłowić i tę myśl jakoś też przemyśleć czy przetrawić w sobie. Bóg jest Panem rzeczy niemożliwych. I to, co generalnie gdzieś tam w naszej głowie czy w naszym sercu jest takim swoistym oporem, to Bóg takich oporów niestety nie ma.
Maryja jest także wierna komuś. Mam tu na myśli swojemu synowi, ponieważ Maryja mu towarzyszy. Nie tylko w tych latach dzieciństwa, gdzie ten Jezus jest niejako zależny od swoich rodziców, ale ona jest z nim w czasie jego nauczania, ona jest z nim w tej całej tajemnicy zmartwychwstania, jest też z nim w tym pierwotnym kościele i po dzień dzisiejszy temu kościołowi towarzyszy. Maryja jest wierna, to znaczy, że Maryja jest blisko. Jeśli się jest komuś wierny, to jest się z kimś blisko. Mam tu bardziej na myśli taki sens duchowy. To nie jest kwestia odległości wyliczonej w metrach czy kilometrach, ale ta bliskość oznaczałaby bliskość duchową. Dalej, Maryja była z Jezusem wtedy, kiedy było trudno. Zauważmy scenę wielkopiątkową, gdzie właściwie Jezus zostaje z tym swoim wiernym uczniem, ale przede wszystkim jest tam Maryja. To jest taka wierność, która nigdy nie ustaje. Maryja jest zawsze pod krzyżem. Myślę, że warto czasami też zastanowić się nad tymi wszystkimi momentami, gdzie rzeczywiście ta wierność jest nam potrzebna. Wierność, która myślę, że w tej naszej codzienności przeżywa taki swoisty kryzys. Nie ma wierności, nie ma łaskawości, nie ma dobra. Nie ma wierności, nie ma pokoju, nie ma szczęścia. Nie ma wierności, czy to Bogu, czy człowiekowi. I człowiek staje się straszliwie wewnętrznie poraniony. Myślę, że to jest też chyba taki moment, gdzie moglibyśmy śmiało powiedzieć, że to jest właśnie ta teologia, która jest bliższa życiu. To nie jest jakaś taka pobożna bajeczka, teoryjka księdza na wtorkowy wieczór, ale to jest po prostu prawda, którą na co dzień przeżywamy i winniśmy przeżywać. Warto też, i myślę, trzeba nam w tym szczególnym czasie wołać do tej, która jest Panną łaskawą i ta, która jest Panną wierną. Ona nas obdarza swoim dobrem, ona tą macierzyńską opieką nas osłania, ale ona nas także uczy tej bliskości z Bogiem.